Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale Xantyp77 w serii filmiki o gitarach. Dzisiaj filmik o efektach, o efekcie. Filmiki o gitarach, gitarowa mgła, fog, jak sobie to chcecie nazwać, tak sobie to nazwicie. Ci, którzy są już ze mną od dłuższego czasu, wiedzą o co chodzi. Tych wszystkich, którzy tutaj wpadli dzisiaj właśnie po raz pierwszy, po pierwsze proszę o to, ażeby napisali komentarz, że to jest ich pierwszy filmik, a po drugie bardzo serdecznie witam i dziękuję za to, że może zostaniecie we mgle, może Wam się spodoba. Filmiki generalnie są numerowane, ale ostatnio pojawia się dość dużo filmików nienumerowanych. Po prostu ja w moim cyklu nagraniowym nagrałem dużo, dużo odcinków do przodu, a pojawiły się tematy, które gdzieś tam wyskoczyły sobie i stwierdziłem, że może warto je pokazać wcześniej. I tak też właśnie się dzieje. Zapraszam do przejrzenia playlist na kanale, bo na tych playlistach można znaleźć wszystko i wszystkie odcinki filmików o gitarach są w playliście filmiki o gitarach. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, efekt. Efekt od Dominika, DB Effects, tak się prezentuje, proszę bardzo. Z takim tutaj popękanym, fajnym, oldschoolowym malowaniem, z tym szkiełkiem tutaj na przodzie, oczywiście z true bypassem, input, output, zasilanie i cztery gałeczki, jedna gałeczka od głośności, druga gałeczka od gainu, trzecia gałeczka od nasycenia tak jakby basów, body to takie basy i czwarta gałeczka od tonów, czyli tak można by powiedzieć, że od wysokich dźwięków, więc generalnie jest korekcja oparta o dwie gałki, jedna gałka to tony wysokie, druga to tony niskie, nazywa się to body i nazywa się to ton. Efekt nazywa się Krakatoa, jak taki wulkan, bo generalnie Dominikowi skojarzył się z tym, że on ma tak dużo mocy i tak dużo ma tego wolumu na jego piecu, jak on sobie gra, że mu to wybucha jak wulkan. Efekt sam w sobie oparty jest gdzieś tam o schematy efektu Earthquaker Device Acapulco, ale nie do końca jest to. Jest to kopia, no po prostu też tam jakiś jest wkład w to Dominika na pewno i generalnie jest to efekt oparty o cztery gałki i efekt jest to fuz. No i jak to jest z tymi fuzami? No generalnie na fuzie gra się słabo. Takie klimaty, jakie gram ja na fuzie, gra się bardzo, bardzo ciężko. Fuz jest efektem bardzo oldschoolowym, bardzo specyficznym i jak już się pojawiały jakieś fuzy gdzieś wcześniej na fog, to no to generalnie zawsze to powtarzam. To są efekty specyficzne, to są efekty nie do wszystkiego, to są efekty, na których wszystkiego zagrać się nie da i są to efekty no, nie dla każdego i nie do wykorzystania. We wszystkim czasem są to takie efekty, które można nawet wykorzystać tylko i wyłącznie do jednego jakiegoś tam charakterystycznego brzmienia. Takim efektem moim zdaniem jest ten Krakatoa też. On jest bardzo, bardzo dziwny. Bardzo dziwny jest to efekt, bardzo specyficzny i bardzo taki, no bardzo taki, no dziwny, dziwny, weirdo jest. Generalnie chodzi w nim o to, że tak, to jest fuz o dosyć mocnym nasyceniu, nawet przy skręceniu gałki gain na 0, tutaj mamy do czynienia z dość dużym nasyceniem tego fuza i rozkręcenie na maksa nie zmienia aż tak dużo, znaczy zmienia, dużo się dzieje, ale nie zmienia w charakterze, nie zmienia w ilości gainu, a raczej w jego charakterze, tak bym to określił. Korekcja jest bardzo specyficzna, gdyż można ukręcić brzmienia egzarosko dziwaczne, takie z taką przesyconą górą, takie nawet może nie tyle siarzaste, co jakieś takie piaszczyste. Można dodać tą gałką body naprawdę dość konkretnego, takiego w ogóle wielkiego dołu. Przy niektórych ustawieniach robi się tak, że na początku
przy ataku jest zupełnie inny dźwięk i potem ten dźwięk dostaje na przykład basu. Czyli na początku jest taki w ogóle taki chudy, ścięty i bardzo taki piaszczysto-górzysty i nagle on dostaje takiego szerokiego pasma. Słuchajcie, no dosyć to jest ciekawe. Każdy minimalny ruch tutaj tymi gałkami w korekcji, bardzo specyficzna korekcja, bardzo, bardzo dziwaczna również. Każdy ruch tej korekcji powoduje jakąś tam zmianę, ale gałka jedna wpływa na drugą, a właściwie to te trzy gałki, nie bawiłem się za dużo wolumen, no bo dokręciłem to po prostu na maksa na piecu i na tyle, na ile się dało, żeby był wysoki sygnał w miarę i nagrywałem, więc bawiłem się trzema gałkami i tak, no mówię Wam, dodacie trochę tego basu, to też inaczej zachowuje się góra. Zdejmiecie trochę basu albo zdejmiecie trochę góry, to inaczej zajmuje się, inaczej pracuje gain i tutaj wszystkie te gałki tak na siebie jedna na drugą gdzieś tam się zazębiają, więc nie jest to taka korekcja i takie ustawki, jak z reguły są w efektach, że no wiecie, no dodacie czegoś tam, no to się dodaje, tylko to wszystko takie jest, że zmienia się cały charakter tego brzmienia. Trochę tak podobnie było w delayu, Wizard Nymph, taki delay jest i on też był taki dziwacznie pokręcony, albo na przykład był taki efekt Madame Discordia też od Wizara i on też tak mi się... Też był taki, że każda rzecz, to tam, co tam się działo jedno z drugiego, to po prostu jedno z drugiego wynikało i gdzieś tam się przenikało. Słuchajcie, są brzmienia na tym efekcie takie, że nawet da się pograć riffy. Są takie brzmienia, że raczej są do jakichś takich właśnie dziwacznych, długich sustainowych sytuacji, że po prostu ten dźwięk nam się zmienia w czasie i jak zostawiamy sobie jedną nutkę i nawet ją tam gdzieś wibrujemy, to też się tak to gryzie fajnie ze sobą. No, jest to bardzo, bardzo specyficzny efekt, słuchajcie. Jest to drugi efekt od DB Effects, jaki mamy tutaj w Fogowni do testu. Firma się dopiero rozwija, jest to właściwie nie firma, jeden człowiek, Dominik, jak na razie rozwija się, kombinuje, uczy się, no i na razie mu to wychodzi i oby wychodziło mu bardziej. Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze jakieś inne efekty, słuchajcie. Myślę, że już nie ma co nawijać, posłuchajcie sobie jak to gra. W pewnym momentach jest bardzo ciekawie, w pewnym momentach może się komuś spodobać to, co mnie się nie spodobało, albo to, co mnie się spodobało, może się komuś nie podobać. No wiadomo, jest to taki dosyć specyfiko efekt. Test jak zwykle wykonałem przy użyciu kabli Reds Music, chociaż jednego Fendera użyłem też. Nie powinienem tego mówić. Nie, no mogę o tym mówić luzno. Użyłem jednego też Fendera, bo akurat był pod ręką. Ale większość jest Reds Music. I jak zwykle wzmacniacz to jest Maddox Prince 15 na parce Randalla, nagłośniony mikrofonem. Maddox jest chyba audiotechniką, czy Audixem, nie pamiętam, audiotechniką chyba jest Maddox. W każdym razie no, to Wam opiszę w opisie, ale generalnie jest to Maddox Prince 15, wzmacniacz z czystą barwą, który zawsze używam do efektu. Wykorzystałem trzy instrumenty, Dogiel Beach Witch, Samika Ultramatic, to jest chyba trójka, nie? Z tego co kojarzę, i Kajko i Kokoszowego Michała Wojtasa, więc dwa instrumenty lutnicze i jeden instrument fabryczny. W Kajko i Kokoszu wykorzystałem P90, a tak to raczej głównie humbuckery pod mostkami w całej reszcie, czyli w Kajko i Kokoszu jest SH4, w Bill Lawrence jest w Samiku i Gibson jest w Dogielu, słuchajcie. Zapraszam już na test, oglądajcie filmiki o gitarach, pozdrawiam bardzo serdecznie, napiszcie coś tam w komentarzach, jak chcecie coś tam zostawić po sobie dla potomności. Jak chcecie być anonimowi, to dajcie takiego albo takiego znaczka. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. Dochodzimy w ogóle do 13 tysięcy subskrypcji. Nie jest źle, nie? Nie jest źle, ale jeszcze trochę. Jeszcze chyba z miesiąc. Jak się uda, to na moje urodziny za miesiąc będzie możliwe, że może już będzie 13 tysięcy, więc fajnie by było. I chyba 6 milionów wyświetleń, czy 5 milionów, nie wiem, nie pamiętam tych statystyk, no ale nieważne, to nie jest ważne. No, najważniejsze jest to, że ogrywamy dzisiaj, teraz ten oto efekt taki przewypasiony. O, z Piotrkowa on jest w ogóle, Trybunalskiego. Z Piotrkowa Trybunalskiego z centralnej Polski ten kod pochodzi. We'll be right back.
klasyka brytyjskich szos. Prawie klasyka, bo z szybami z tyłu, więc tak nie do końca. Klasyka byłaby, jakby była zabudowana kipa z tyłu. W każdym razie taki to oto Opel Kadett, w Wielkiej Brytanii nazywany Vauxhallem Astrą. W Wielkiej Brytanii nie było kadetów, były tylko Astry. No, jak widać, bardzo oldschoolowy. W pięknym, prześlicznym, wręcz żółtym kolorze, wypełniony pudłami i ogólnie pozakrywany, czyli totalnie w moim stylu. No, jest moc. Jeszcze takie w ogóle Bedfordy robili, znaczy to wszystko było jeden Opel, ale generalnie jeszcze takie Bedfordy, ale ktoś tu widać się o niego boi, bo jest założona zarówno blokada na kierownicy, autolok i w ogóle, no ale jest Vauxhall Astra L w kombiaku. No jest to klasyk klasyki, już nawet mech na nim zaczyna rosnąć, na moim Vauxhallu też mech rósł. Nie no, wypas, no, pozdro.